Co ty tu znalazłeś? Takie stare zdjęcia, myślałam, że ich w ogóle nie mamy. Pierwszy nasz samochód firmowy. Polski Fiat, maluch. Jeszcze na prądnicę. Żeby działały kierunkowskazy, trzeba było wyłączyć światła mijania. Pamiętam. Szczególnie było to trudne zimą. Ale tu mamy kolejny samochód. Zobacz, to już dostawczy. Fiat Ducato. Stare, dobre Ducato. Przypomina mi się historia, jak poleciłem magazynierom załadować całe zamówienie. I okazało się, że tak był samochód przeładowany, że musiałem sam następnego dnia wsiąść za kierownicę. A, nie chciałeś narażać pracowników, tak? Bo jak żeby... Nie daj Boże, policja nie zatrzymała nas. No i jadąc, oczywiście policja zatrzymała nas. I żeby nie było to, że meble były do komendy policji nowo otwartej, to podejrzewam, żebyśmy dalej nie pojechali. A tak wam co? Udało się, darowali, ale ty mi tej historii to nawet chyba nie opowiadałeś wcześniej. A ja ci tak znowu opowiem historię związaną z targami, bo ciebie wtedy nie było. Gdzie tak naprawdę montaż stoisk miał się odbywać w wyznaczonych godzinach. My przyjechaliśmy lekko spóźnieni i tak naprawdę, kiedy już trzeba było kończyć montaże, to my dopiero zaczynaliśmy. No to są faktycznie lekko. Tak. No i cóż, no nie wiem, czy to zadziałała kobiecy wdzięk, czy duch puszczy, który wręczyliśmy dla srogiego pana ochroniarza. W każdym razie podziałało to na tyle, że nam pozwolił montować w stoisko choćby do białego rana. I sytuacja była opanowana. Podejrzewam, że jedno i drugie. O, to jest bardzo fajne zdjęcie. To jest taka, bym powiedziała, epokowa sprawa w naszej firmie. No, mieliśmy kilka pomysłów, jaką maszynę kupić, aż w końcu pojechałem na targi maszyn do Norymbergi w Niemczech. I tam tak ona mi się spodobała, że postanowiłem ją kupić. I dopiero wracając do Polski, zadzwoniłem do ciebie i powiedziałem, że kupiłem maszynę. A ty mówisz... Pamiętam to, ja po prostu taką przeżyłam trwogę, bo wiedziałam, że nie mamy tyle pieniędzy, żeby tą maszynę kupić. No, a my jeszcze kasy nie mieliśmy. No właśnie. Poza tym też pamiętasz, co powiedzieli pracownicy, jak maszyna była wyładowywana? Popukali się w głowę i mówią, po co dla nich taka maszyna? A, tak wielka, nie? A po dwóch miesiącach bez tej maszyny nie potrafili pracować. Ho, ale nawet takie są zdjęcia. No, nie wiedziałam, że one się uchowają. Nasze pierwsze biuro, pierwszy twój własnoręcznie wykonany zestaw meblowy. Wtedy hitem był kolor pług Bawaria. Z tak zwanym obrzeżem nabijanym. Obrzeżem nabijanym, oczywiście w jedynym słusznym kolorze, to na moje życzenie, no oczywiście wiadomo jakim, zielonym. Zielony, no. Tak, i te meble, które jak postawione zostały na biurze, no to był hit sprzedażowy. Klienci przychodzili, zamawiali w tej samej konfiguracji. My przez jakiś czas sporo takich zestawów sprzedaliśmy. Tak. Także to mam ogromny sentyment do tych zdjęć, bardzo. Tu widzę jeszcze takie zdjęcia z naszych różnych realizacji, ale przypomina mi się też taka historia sprzed wielu lat, może kilkunastu już lat temu. To była historia związana z postępowaniem publicznym, gdzie mieliśmy dostarczyć, nie wiem czy ty kojarzysz, takie kosze metalowe, pedałowe na śmieci i w specyfikacji był wkład metalowy. To był warunek dostarczenia tych koszy. Tego było dużo, bo to chyba było kilkaset sztuk. Myśmy przetrząsnęli całą Polskę w zasadzie. Nigdzie tych koszy nie było. Jakoś ja wpadłam na pomysł, że czy może trzeba zajrzeć do magazynów Agencji Rezerw Wojskowych. No i faktycznie znalazły się takie kosze spełniające te wszystkie warunki, opisy, ale miały jeden mankament, gdyż nie przystawały swoim designem tak naprawdę do aktualnych trendów. Wszystkie spełniały warunki, więc no musiał tak naprawdę te kosze przyjąć. No ale prawdę powiedziawszy, to te kosze podejrzewam, że jeszcze do tej pory też tak służą... Myślę. I pewnie jeszcze teraz służą drugie tyle. Początki to były trudne. No właśnie, mi się też to przypomina. Takie pewne bariery wejścia w ogóle na rynek. To, że byliśmy młodzi, ale ja w zasadzie to... W moim przypadku też to była bariera płci tak naprawdę. W pierwszych tych latach działalności, jak jeździłam na negocjacje, na przykład do dyrektorów, do prezesów firm, to często tak już pod koniec negocjacji słyszałam takie zdanie. To już pani dziękujemy, a teraz proszę przysłać swojego szefa. Więc ja się pojawiałam. Akurat. Nie, następowała konsternacja, kiedy się dowiadywali, że szef właśnie stoi przed nimi.
Więc tak, takie to były początki. Trudne, często trzeba było markować, że ma się większe doświadczenie niż mieliśmy, ale daliśmy radę, daliśmy radę.